Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku zaprasza na bajkę Pchła Szachrajka. Był karnawał. W karnawale wszyscy bardzo lubią bale. Pchła więc myśli. Doskonale. Bal wyprawię, lecz nie u mnie. Trzeba przecież żyć rozumnie. Rozpisałam zaproszenia, że bal będzie u Szerszenia i że właśnie on zaprasza na sobotę. Dobra nasza. Szerszeń, nic nie wiedząc o tym, kładł się właśnie spać w sobotę. A tu nagle mu przed ganek wjeżdża szereg aut i sanek. Szerszeń pełen jest zdziwienia. Patrzy? Co to? Zaproszenia? Podpis pół jest sfałszowany. Ktoś zupełnie mi nieznany sobie bal wyprawił u mnie. A tu goście jadą tłumnie. Panie w pięknych toaletach, w autach, sankach i karetach. Jak karnawał, to karnawał. Toś mi zrobił brzydki kawał. Myśli Szerszeń. Ale gości wita grzecznie, z konieczności. Gości przyszło co niemiłe. Hrabąszcz, komar, mucha stara, przydreptały dwa pająki. Ćmy, Szerszenie i Biedronki. Pchła wytworna w każdym celu. Chętnie wodzi rej na bal. Ma na sobie suknię nową, plisowaną, kolorową. Ma jedwabne pantofelki, w lewej ręce wachlarz wielki. Podskakuje niewzruszona, tańczy sama Charlestona. Każdy pan jej czar ocenia. Każdy pyta się Szerszenia. Kto ta dama, ta nieznana? Szerszeń mówić nie chce wcale. Odpowiada coś niedbale. Zielenieje wprost ze złości. Nie ma czym nakarmić gości. Nic już dzisiaj nie dostanę. Dam im placki kartoflane. Pchła tymczasem od kwadransa już prowadzi kursy tańca. Główkę schyla i co chwila do tancerza się przymila i taneczne stawia kroczki, leciusieńkie jak obłoczki. Muzykanci grać przestali. Szerszeń kręci się po sali, chciałby wykryć winowajcę i ukradkiem pchle szachrajce jednym okiem się przygląda. Gości tłum Fokstrota żąda. Pchła już tańczyć nie ma chęci i odmownie główką kręci. Lepiej będzie zejść mu z oczu. Chwilkę stanę na uboczu. Po tej chwili pchła powiada. Jestem gościom bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to ariestowski. Lecz po włosku, bo znam włoski. Wszyscy zatem jeść przestali. Pchła stanęła w końcu sali i z usteczek jej maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Pchła śpiewała niemal bosko. Komar bzyknął czule. Tosko! Pchełka drobne swoje rączki zacisnęła jak dwa pączki. W rączki smutnie twarz wtuliła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głos! Co za głos! Krzyknęli goście. Niech zaśpiewa jeszcze, proście! Brawo, brawo! Niech zaśpiewa, bo ma prawo. Pchła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom arię Halki. A tymczasem zaśpiewała takim basem, że aż goście, co siedzieli, spadli z krzeseł i z foteli. Żuk podskoczył, zatkał uszy. Przecież ona nas ogłuszy! Bujda! Krzyknął prosto z mostu. Rzecz wydała się po prostu. Nie śpiewała pchła szachrajka, tylko skrzynka samograjka.
a karaluch w niej ukryty, jak na złość pomylił płyty. Żuk powiedział tylko: Żuka? Chłasza chrajka nie oszuka! I zapalił dumnie fajkę, opuszczając pchłę szachrajkę. Pchła jak stała, tak wypadła. Do swej bryczki szybko wsiadła, a nim jeszcze kwadrans minął, już leżała pod pierzyną.